Dzień dobry, kochani, witam serdecznie. Dzisiaj już o czerwcu 2015 roku. Wyobraźcie sobie coś niesamowitego. Wydaje mi się, że ja cały czas tylko to jedno robię. Jedno skończę, tylko rzucę to na YouTube i okazuje się, że już następny miesiąc. Więc mknie niesamowicie szybko. To jest ta właśnie nowa energia. Szybciusieńko. I dzisiaj pomówimy sobie troszeczkę więcej, czego spodziewać się w czerwcu, jeśli chodzi o energię. Jak widzicie, jestem ubrana na bladoróżowy kolor dzisiaj. A to dlatego, że miesiąc będzie pełen energii. Nawet ja czuję tę energię. Będzie pełen energii. Jedni będą sfrustrowani, drudzy będą żenili się, wychodzili za mąż. Będzie dużo różnych okazji. Będzie dużo się działo. No i w związku z tym może być sporo frustracji. Ale pomówmy sobie o najważniejszych datach. 2 czerwca będzie pełnia księżyca w Strzelcu. Co to oznacza? To jest znak ognia i to jest, mówi mi to już, że będziemy planować podróże, albo nawet zaczynać, ale będziemy myśleć o jakichś podróżach i to nie o byle jakich, tylko naprawdę dalekich podróżach. Może tam, gdzie nigdy jeszcze nie byliśmy. Zawsze marzyliśmy, żeby obejrzeć, co się dzieje w Australii, czy w Hiszpanii, dajmy na to, czy w Polsce, czy w Irlandii. Dla tych, którzy są w Stanach. Więc gdzieś coś będziemy planować, spełniając swoje marzenia, które mieliśmy przez długi czas. Inni zaczną się budować przeciwko niesprawiedliwości. Jeszcze inni powiedzą dosyć z tym, że ja nie mam wolności czy samodzielności. To się zacznie kończyć. Później będzie nowia księżyca w bliźniętach. I to jest 16 czerwca. 11 czerwca Merkury wreszcie ruszy naprzód. Co to oznacza? Że przy nowi księżyca my wreszcie będziemy gotowi powiedzieć, co nam leży na wątrobie, że tak powiem. Będziemy gotowi wysłowić się, wypowiedzieć się, czy to w związku, czy w pracy, czy w karierze, czy w czymkolwiek by nie było. Dzień Ojca w Stanach jest 21 czerwca i zaczyna się lato! Lato, lato, no właśnie. Teraz, zrobiłam to, jak to zwykle, w języku angielskim. June to czerwiec. I na podstawie tego małą analizę. Otóż wyraz June ma 4 litery. Odpowiednik numerologiczny jest 1, 3, 5 i 5. Piątki, już na pewno wiecie, zmiany. 1, coś się zacznie nowego. Dodałam te cyfry, jest 14, które sprowadza się do 5. Teraz. Zmiany już widzicie, że są zmiany. Ja nawet nie muszę mówić, bo już do tej pory, jeśli ktoś mnie ogląda, to wie, co piątka oznacza. Transformacja, zmiana. Czasami poprzez konflikt. 14 natomiast to jest początek stabilizacji, struktury. Jeden początek, 4 struktura, organizacja, stabilizacja, jakieś fundamenty, czegoś porządnego. Czyli przez 3 lata trzęsły nami planety Pluto, Uran, a zderzały się, a trzęsły, a kwadraty, a co by się tam nie działo. I teraz, kiedy w maju i do czerwca 11 mamy Merkury, który się cofa, więc zagłębiliśmy się trochę bardziej w samych siebie, w swoje własne uczucia, w swoje własne myśli. Czego my tak naprawdę chcemy? Czego my oczekujemy? Co jest dla nas dobre? Co już nie działa, czyli znowu ten sam niejako ciąg myśli, który już mamy od jakiegoś czasu i to bardzo poważnie. I teraz
kiedy Merkury ruszy i przy tej nowej księżyca w bliźniętach, wiele osób postanowi, ok, wystarczy. Teraz czas, żeby, mój piękny nowy aniołek, od mamusi mojej prezent, kryształowy, cudny, grający na flecie. Teraz, tak jak ten aniołek zapaliłam, będzie czas zbudować coś porządnego. Czyli powiedzieć sobie, ok, teraz ja jestem praktyczna. No to było fajne, to było ekstra, może czasami, bo było romantyczne, bo były wspaniałe podróże i spacery przy księżycu. Teraz czas pomyśleć, co jest dla mnie praktycznie i właściwe. Praktyczne i właściwe. Co jest naprawdę dobre dla mnie. I w tę stronę, kochani, zaczniemy się poruszać. Ponieważ ta energia będzie tego potrzebowała, będzie o to krzyczała. Ok? Że to pływanie gdzieś tam, które jest bardzo dobre i zawsze potrzebne, ale teraz po tym czasie my będziemy, to nie jest strata czasu, ponieważ jest ważne wiedzieć, jak my się czujemy, gdzie my chcemy być, kim my jesteśmy, żeby teraz zacząć od połowy czerwca rzucić to i zastosować w praktyce, budując stabilne, konkretne, oparte na strukturze nowe życie. Ok? Więc tak ja to, kochani, widzę. 2015 rok, jak wiecie, jest ósemka. Wiąże się to z transformacją znowu. Także z Plutonem, Skorpionem. Saturn wejdzie w znak Skorpiona. Nie chcę się pomylić. 14 czerwca. Co to oznacza? No dla Skorpionów to będzie ostateczny test. Ok. 2,5 roku siedziałem, czy siedziałam, w Skorpionie. No i czego, kochani, nauczyliście się? To będzie taki sprawdzian, test. Aż do 18 września, czyli całe lato. Czego nauczyliście się? Bo jeżeli nie nauczyliście się, to ja Wam pomogę zrozumieć pewne rzeczy. Jak już Saturn, bardzo, bardzo twarda ręka nauczyciel, zacznie nam coś pokazywać, to rzadko kiedy to jest przyjemne. Więc dobrze wysnuć wnioski teraz, kiedy ten Merkury siedzi sobie cofnięty do 11 czerwca, żeby zastanowić się naprawdę głęboko nad tym, co dobre, co złe. Co tak, co nie tak robimy w życiu. Ponieważ później właśnie, kiedy wejdzie ten Saturn w Skorpion, boy, to nie tylko nawet same Skorpiony, Skorpiony odczują to najbardziej, ale i wszystkie inne znaki. Żeby to nie był szachmat. I wejdzie 14, znowu widzicie, dlatego, że napisałam 14, 14 tu i to czerwiec sprowadza się do 14, czyli koło tego 14. Ja myślę, że część ludzi, a jeżeli, kochani, Wy się zaliczacie do tej kategorii i to będzie czerwiec, jak będziecie oglądać, bardzo proszę w tym komentarzu napiszcie, co się zdarzyło 14 czerwca, czy koło tego okresu, ponieważ aż sama jestem bardzo ciekawa. Niektórzy to odczują i to pewnie spod znaków Skorpionów najbardziej, ale i mogą inni, że naprawdę postanowili teraz wyprowadzić się. Przeprowadzić się, może przenieść się na inny kontynent, do innego państwa, uczyć się nawet innego języka, być w innej kulturze, zmienić karierę, zmienić pracę, zmienić związek, zmienić partnera, zmienić bardzo dużo. Okay? Więc ja widzę dużo przeprowadzek, dużo zmian. Dzień Ojca w Stanach, 21, jak już powiedziałam, i zaczyna się lato, pamiętajcie o tym, ogromnie ważne. A poza tym, wszystkiego najlepszego, moje kochane, bliźnięta i raczki, no bo to jest czerwiec. Raczki, ok, przesyłam buziaczki, dużo wirtualnych uścisków. I kochani, zapraszam do poszczególnych grup, czyli
ogień, powietrze, ziemia i woda. Bardzo króciusieńko. Sprawdźcie najpierw swój znak. Jeżeli jesteście na pograniczu z innym znakiem, na przykład ryba na pograniczu z wodnikiem, tak jak ja jestem, sprawdźcie najpierw ryby, potem wodnik. Sprawdźcie swoje inne planety, jak na przykład księżyc. Jeżeli ktoś sprawdza i tak mu nic nie wychodzi, i to nie do końca, i to nie do końca, to może być tak, jak z portretów astrologiczno-numerologicznych, które ja robię w swoim serwisie, możecie znaleźć na moje www.angelreadingswithgrace.com. Pod spodem jest adres, pierwsza linijka pod tym filmikiem, gdzie osoba dowiaduje się niejednokrotnie, że jest rakiem, ale tak naprawdę jest to wiele bardziej lwem, ponieważ ma wiele planet właśnie umieszczonych w znaku lwa. I dlatego to się nie zgadzało. Kiedy ta osoba zaczęła sprawdzać lwa, no teraz to dopiero ma sens. Także zapraszam do tych portretów astrologicznych, bo naprawdę, kochani, bardzo mało wiecie o sobie, jeżeli nie mieliście takiego portretu astrologiczno-numerologicznego kiedykolwiek zrobionego. Ok, teraz będziemy przechodzić w następnych filmikach do konkretnych grup. Do usłyszenia.